Witajcie. Dzisiaj zajmę się szacunkiem do samego siebie. Wiele mówi się o związkach opartych o szacunek. Ludzie chcą, aby ich szanowano. Ale często zdarza się, że działa to tylko jednokierunkowo. To znaczy szacunek jest wymagany, ale już nie jest dawany. Podczas gdy najważniejszy jest szacunek do samego siebie. Zapraszam. Zgodnie z definicją słownikową, czyli znaczeniem, szacunek to stosunek do osób lub rzeczy uważanych za wartościowe i godne uznania. I tutaj jest pies pogrzebany. Uważanych za wartościowe. Nie musi być obiektywnie wartościowe, wystarczy, że za takie jest uważane. Ale uważane przez kogo? W tym przypadku uważanych przez samego siebie, przez nikogo innego. Już w definicji znajduje się odpowiedź, dlaczego ludzie często wymagają szacunku dla siebie, ale jednocześnie już ci go nie okazują, ponieważ tak naprawdę nie czują się wartościowi. Bardzo często zakładają maski. Chcą, abyś uważał ich za wartościowych, ale oni sami nie są i ciebie za kogoś wartościowego również nie uważają. Jeżeli przyjmiesz ich punkt widzenia, ich ramę, to w ten sposób pozycjonują się wyżej od ciebie, tak jak treser i skaczące pieski z odcinka o testach. Szanować siebie to znaczy rozpoznawać i akceptować swoją wartość jako człowieka, istoty, mężczyzny. Wynika to z samego faktu, że urodziłeś się i żyjesz, a więc zasługujesz na szacunek. Szacunek do siebie oznacza, że sam siebie traktujesz co najmniej dobrze, a najlepiej gdy doskonale. Jak najważniejszą osobę na świecie, co jeśli zaczniesz, przyjdzie z czasem. I nie myl tego z byciem narcyzem, to nie jest to samo. Wiem, że społeczeństwo w procesie socjalizacji, czyli wychowania, nie wpaja ci szacunku do samego siebie i nie uczy cię tego. Najczęściej to jest coś, co musisz odkryć samodzielnie. W tym procesie odkrywania nieustannie będą rzucane ci kłody pod nogi. Ale lepiej, jeśli zrobisz to szybciej niż później, bo szkoda czasu. Kwiecie młodzieży, to od ciebie zależy. W tym świecie to ty musisz o tym wiedzieć, żeby przeżyć. Szacunek innych, o który tak zabiegasz, to kpiny, kiedy sam dla siebie go nie masz. Weź i przekaż to innym, nie masz na co czekać. Życie dzieje się teraz, zaraz czas umierać, o cholera. Poczucie własnej wartości w praktyczny sposób oznacza też, że masz sam dla siebie jakieś zasady lub wartości, którym jesteś wierny, których w swoim życiu przestrzegasz i wymagasz, aby przestrzegano ich w twoim towarzystwie. A te wartości masz dlatego, bo jesteś człowiekiem. Pierwszy z brzegu przykład. Nie obrażasz ludzi i wymagasz, aby nie obrażano też ciebie. Nie oszukujesz ludzi i wymagasz, aby nie oszukiwano też ciebie. Samo wymaganie to za mało. Musisz jeszcze być w stanie ukarać kogoś za przekraczanie twoich zasad. Musisz być w stanie wyegzekwować swoje zasady. W zależności od sytuacji, może to być reprymenda, przytyczek w nos, prawy sierpowy lub inne wyciągnięcie konsekwencji, w taki sposób, aby osoba skojarzyła, że niedobre zachowanie wobec ciebie ma nieprzyjemne konsekwencje. Do tego konieczne jest posiadanie siły i nie zawsze chodzi o siłę fizyczną. Ten świat nie jest idealny i niekiedy będziesz musiał posunąć się również do takich metod. Niestety, z im większym prostakiem lub prostaczką będziesz miał do czynienia, tym bardziej brutalna będzie musiała być twoja riposta, bo inaczej nie zrozumie komunikatu. Czasem trzeba będzie po prostu odwrócić się i odejść. To też jest odpowiedź na brak szacunku. Życie wymaga od ciebie, więc i ty wymagaj od życia. Wyznacz granice, których inni nie mogą przekraczać w stosunku do ciebie. Wyznacz je i pilnuj ich jak niepodległości, dlatego że nie szanuje się kogoś, komu można wejść na głowę bezkarnie. Szacunek do siebie, czyli właśnie te wartości, sprawią, że nie będziesz marnował czasu na coś, co ci się nie podoba i nie jest w twoim interesie, a to oznacza asertywność. Dlatego musisz wiedzieć. Wielu ludziom nie spodoba się taka zmiana, a to dlatego, że gdy zaczniesz szanować siebie, to trudniej będzie cię wykorzystać. Nie zdziw się,
Gdy zaczniesz wymagać szacunku dla siebie, wiele osób zniknie z Twojego otoczenia, ponieważ gdy okaże się, że nie będą już mogli dłużej czerpać z Ciebie korzyści za darmo, przestaniesz być potrzebny czy lubiany. To klasyka, tak po prostu jest. Dobrą stroną tego jest to, że zostaną głównie ci, którzy Cię szanują, czyli rozpoznają w Tobie Twoją wartość, nawet jeśli nie masz najnowszego telefonu czy samochodu, a to jest warte dużo więcej. Dlatego mówi się, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie lub że wartość człowieka poznaje się po tym, jak traktuje ludzi, od których nic nie może dostać. Mój prywatny sposób, który zastosowałem jako swoją zasadę, brzmi: dawaj tyle, ile dostałeś. Jest bardzo prosta, ale niesamowicie skuteczna, ponieważ po pierwsze, nie pozwala na bycie wykorzystanym ponad miarę. W kontekście Red Pill nie pozwala na nadmierne inwestycje w kobietę, jeżeli ona też nie ma zamiaru inwestować w ciebie i w waszą znajomość. Gdy nie będziesz miał poczucia wykorzystania, to będziesz czuł się lepiej. I o to chodzi. Po co uprzykrzać sobie życie? Po drugie, stanowi świetne sito do wyłapywania odpowiednich, w tym przypadku z mojego punktu widzenia, kobiet do związku. Ta zasada, jeżeli będziesz chciał ją zaadaptować w swoim życiu, odrzuci bardzo dużo kobiet jako kandydatek do długotrwałego związku. Doskonale odsiewa ziarno od plew. Jeśli z niej skorzystasz, to nie zdziw się, że tak się właśnie stanie. Odrzuci nawet te, które podobają ci się fizycznie. Ale właśnie tak ma być, bo co to za filtr, który nie filtruje? Ma również pewien minus. Eskalacja związku następuje małymi kroczkami. Chociaż w zasadzie to plus, bo masz więcej czasu na ocenę osoby i sytuacji. A jeżeli szybko, na początkowym etapie znajomości, wyświadczysz kobiecie dużą przysługę, to istnieje ryzyko, że ona z niej skorzysta i się nie odwdzięczy. A jeżeli stracisz na przykład 20 zł na kawę, to będzie mała strata. Poczucie własnej wartości u mężczyzn w naszym społeczeństwie jest powiązane z osiągnięciami. I tutaj jest pierwszy haczyk. Jeżeli sam siebie będziesz porównywał z innymi osobami, to zawsze znajdziesz kogoś lepszego niż ty w dowolnym aspekcie. I najczęściej takie porównanie będzie sprowadzało się do stanu posiadania, a to prowadzi do zazdrości. Który z mężczyzn nie chciałby być supergwiazdą piłki nożnej, jak Ronaldo, Messi czy Lewandowski? Wybierz dowolną osobę, którą podziwiasz. Teraz zastanów się, dlaczego ją podziwiasz? W tym momencie zrób pauzę i naprawdę zastanów się nad tym pytaniem, dlaczego podziwiasz akurat tą osobę. Czy przypadkiem jej nie zazdrościsz? Dojdziesz zapewne do wniosku, że podziwiasz ją przez pryzmat tego, co ma, co posiada, a nie tego, kim jest. Przyjrzyjmy się rzeczonym gwiazdom piłki nożnej. Dlaczego ktoś chciałby być jak Messi, Ronaldo czy Lewandowski? Bo doskonale grają, powiadasz? Bo są sławni i bogaci, powiadasz? Jeżeli tak, to oznacza, że w istocie zazdrościsz pieniędzy, czyli statusu. Jest bardzo mało prawdopodobne, że któremuś z tych piłkarzy zazdrościsz wyglądu, czyli że chciałbyś mieć na przykład twarz jak Ronaldo lub mój ulubieniec Jacek Krzynówek, były reprezentant Polski. W praktyce większość z kibiców praktycznie nic nie wie o tym, jakim człowiekiem jest prywatnie piłkarz. Czy jest miły, czy może jest totalnym bucem. Więc podziwiasz lub zazdrościsz na podstawie tego, co widzisz, a najczęściej widzisz status, który jest konsekwencją wielu setek godzin treningu, czyli wyuczonych umiejętności. Haczyk polega na tym, że porównując się do kogoś, zawsze znajdziesz lepszych od siebie na danym polu, co spowoduje obniżenie samooceny, bo on ma, a ty nie. Ale już mało kto dokona przeramowania na zasadzie: jestem lepszy od Messiego, bo mam supermoc. Mówię po polsku, a on nie. Przecież to jest fakt. Messi nie mówi po polsku, ale zgodnie z definicją ten fakt nie jest uważany za wartościowy. W rozwoju osobistym spotkasz się z poradą: bądź najlepszą wersją siebie. Zdanie jest jak najbardziej wartościowe, ale jeżeli ktoś nie doda, jak masz to mierzyć, jak masz mierzyć postęp, do czego porównywać, to porada nie jest pełna.
ponieważ porównanie z innymi może być szkodliwe. Porównuj siebie z samym sobą z przeszłości, sprzed wczoraj, sprzed miesiąca, sprzed roku. Przykładowo, zaczynasz dbać o swoje ciało. Idziesz na siłownię. Dziś robisz serię przysiadów z ciężarem 30 kg, ale za miesiąc będziesz już robił z 50, a za rok z 80. Wykonałeś progres z 30 do 80. To progres ponad 260%. I jest to prywatny sukces, powód do dumy. Ale jeśli pierwszego dnia zobaczysz zawodnika, który przysiada powiedzmy z ciężarem 150 kg i poczujesz zawód lub smutek, dlatego że ty nie masz jeszcze takiej siły, to w ten sposób podkopiesz swoją samoocenę. I zamiast ją polepszyć, bo poszedłeś na trening i wykonałeś krok w dobrą stronę, obniżysz ją takim myśleniem. Jest różnica między wzorowaniu się na kimś, a zazdroszczeniu takiej osobie. Zazdrość jest negatywna, więc uważaj na swoje myśli, bo one są bodźcem i generują stany emocjonalne, a wystarczająco długo powtarzane stają się nawykiem. Musisz o tym wiedzieć. Pierwszym krokiem, żeby zacząć się szanować, jest przestać się poniżać, czyli przestać samemu myśleć o sobie negatywnie. Tak zwany dialog wewnętrzny, czyli myśli, które w głowie sami wypowiadamy do siebie, u większości ludzi jest negatywny. To znaczy ukierunkowany jest na nieprzyjemne myśli. Jednak nie jesteś swoimi myślami, możesz je kontrolować i ukierunkowywać. To, na czym skupiasz uwagę, zależy od ciebie. Możesz skupiać się na negatywach lub pozytywach. Wybór należy do ciebie, ale musisz o tym wiedzieć, aby móc to zrobić. Drugim krokiem jest niepozwolenie, aby świat zewnętrzny obniżał twoje poczucie własnej wartości. A uwierz mi, że robi to non-stop. Nie robi tego wprost, ale przez sugestie. Nikt nie mówi wprost: poczuj się źle. To byłoby zbyt oczywiste. Robi się to inaczej, wywołując emocje i kojarząc je z pożądanymi zachowaniami. Oto wyjaśnienie, jaki jest mechanizm wywoływania negatywnych emocji, na przykład w reklamach. Ja pamiętam słynną reklamę pani, która też na pewno spotkaliście się, znaczy nie na pewno, ale prawdopodobnie spotkaliście się z reklamą szczepionki na pneumokokach. Bohaterką jest mama, która opowiada takim zatroskanym głosem: no nie wiedziałam, że to jest takie groźne, stop pneumokokom, a można się było zaszczepić, nie pozwólcie, żeby odeszło wasze maleństwo. Przerażająca reklama, operująca strachem wobec matek, które nie zaszczepiły swoich dzieci, i wszystko utrzymane w takiej konwencji reklamy społecznej. To znaczy wygląda to na to, że to jest jakaś fundacja, czy jakiś szpital, czy ktoś taki, który apeluje do matek o szczepienie swoich dzieci na pneumokoku. Prawda jest dużo bardziej brutalna, to znaczy nie ma w Polsce przypadku śmierci dziecka wskutek pneumokokom. To jest stosunkowo rzadka choroba. Tylko jedna firma produkuje szczepionki na tą chorobę. Szczepionka nie jest refundowana, w związku z tym rodzice sami muszą zapłacić. Kosztuje między 100 a 200 zł, więc jest potwornie droga jak na szczepionkę. I no więc jaki mamy obraz, prawda? Mamy bardzo rzadką chorobę, która no jeszcze nikogo w Polsce nie zabiła, reklamę operującą strachem, która przekonuje, no jak nie zaszczepisz dziecko przeciwko pneumokokom, to ono może umrzeć, i w dodatku każe płacić za tą reklamę prawie 200 zł. No coś absolutnie skandalicznego, coś takiego w ogóle w reklamie nie ma prawa się zdarzyć. Na szczęście ona była zdjęta i już stop pneumokokom nie można emitować. I jeszcze właśnie ważne jest to, że reklama taka utrzymywana była trochę w konwencji właśnie reklamy społecznej, natomiast była normalną, bezczelną reklamą firmy, która robi ten preparat, tą szczepionkę, więc w ogóle nie ma nic wspólnego z reklamą, która ma za zadanie w jakiś sposób polepszyć nam świat. Obecnie najczęściej używane jest inne skojarzenie, czyli przekaz sugeruje, że jeżeli kupisz produkt XYZ, to będziesz fajny.
automatycznie sugerowane jest też, że jeśli nie kupisz, to nie jesteś fajny lub nie będziesz. Dzieje się tak, ponieważ każda myśl jest dualna. To znaczy nie możesz pomyśleć dobry, bo automatycznie to oznacza przeciwieństwo złego. Taki przykład znalazłem ostatnio w reklamie firmy produkującej biżuterię. Uśmiechnięte, szczęśliwe kobiety mają być skojarzone z tym, że mają biżuterię. Sugestia jest taka, że bez biżuterii kobieta nie jest uśmiechnięta, czyli nie jest szczęśliwa. Każdy chce być szczęśliwy, więc logiczny wniosek jest taki, że biżuteria daje szczęście. Problem w tym, że ten wniosek jest fałszywy, ale skojarzenie pozostaje. Zwróćcie uwagę, że nigdy nie zobaczycie reklamy napoju, która wyglądałaby tak. Dlaczego nie? Bo celem reklamy jest zachęcenie do zakupu, a nie obrzydzenie reklamowanego produktu. Robi się to za pomocą wywoływania emocji i skojarzeń. Musicie to wiedzieć. Dodatkowo ten sam mężczyzna informuje, że wobec mężczyzn można więcej, można ich obrażać. Wspomniałem o tym w odcinku o SMV. Narracja gloryfikująca kobiety i poniżająca mężczyzn. A co z równouprawnieniem? Reklamy, które pokazują w negatywnym świetle kobiety, są dużo gorzej oceniane. Jesteśmy dużo bardziej wyczuleni na takie, które pokazują to w odwrotny sposób. Znaczy mężczyznom, wobec mężczyzn wolno dużo więcej, prawda? Wobec mężczyzn w reklamie oni mogą być niezgrabami, mogą się potykać o własne nogi, mogą wkładać rękawy do zupy i w zasadzie nic im z tego powodu się nie dzieje, no tylko wspaniała pani domu od razu bierze te koszule i pierze, ale to tym niezgrabą raczej może być mężczyzna. Jeżeli zaczniecie oglądać reklamy, a nawet filmy i seriale, i w ten sposób je analizować, pod tym kątem, jakie emocje budzi w Was przekaz, to ten schemat znajdziecie wszędzie, dosłownie wszędzie. To wielki biznes, żebyś czuł się źle, bo wtedy jesteś lepszym konsumentem, wydajesz więcej pieniędzy, bo chcesz czuć się lepiej. Inni ludzie, obcy, ale też znajomi, a czasem nawet rodzina, będą eksponowali ponad miarę siebie i swoje często rzekome osiągnięcia, aby pokazać, że są lepsi. Będą przedstawiali je w taki sposób, aby najmniejsza pierdoła była co najmniej cudem i powodem do zazdrości. Dzieje się tak dlatego, że jeśli uznasz taką osobę za lepszą od siebie, to automatycznie uznasz siebie za gorszą i właśnie o to chodzi. Bo wtedy będą mieli większą władzę na zasadzie autorytetu, co podniesie wtedy ich samoocenę twoim kosztem. Jeżeli przyjmiesz taką narrację i będziesz się przejmował ich słowami, to automatycznie zadziała mechanizm porównania i pojawi się negatywnie odbierana emocja, co obniży twój nastrój i samopoczucie i skupi uwagę właśnie na tych niskich emocjach. Tłumaczyłem to w poprzednich odcinkach. Refractory period. Jeżeli nie umiesz jeszcze panować nad swoimi emocjami, to pozbądź się takich ludzi ze swojego otoczenia. Chwilowo lub jeżeli to koniecznie permanentnie. Oni najczęściej będą toksyczni i będą obniżali twoją samoocenę, a tym samym pogarszali twój nastrój. Przykro mi. Takie są reguły gry. Nie znalazłem innej drogi. Nie obawiaj się konfliktów na tym polu, bo konflikt jest nieunikniony. Przykład z życia. Brat dobrego znajomego miał pewną maszynę. Pożyczał ją okolicznym sąsiadom. Któregoś dnia ta maszyna została pożyczona sprawna, a wróciła uszkodzona. Brat, co zrozumiałe, mocno się zdenerwował, ponieważ pożyczający wmawiał mu jeszcze, że taka już była i to nie jego wina. Miarka się przebrała. Za radą brata zaczął żądać pieniędzy za wypożyczenie, 100 zł za dobę. Brat zaczął się tym samym, w tym aspekcie, szanować. Zgadnijcie, jaki był efekt. 90% ludzi zrezygnowało z pożyczania. Ci, którzy zostali, dbali jako swoje. Pożyczali tylko na tyle czasu, ile faktycznie potrzebowali oraz jeszcze odwdzięczyli się dodatkową flaszką. Ci, którzy zostali, prawdopodobnie i tak byli w porządku.
ale wnioski z tej historii wyciągnijcie sami. Wielu facetów nawet nie wie, nie wierzy, że ma swoją jakąkolwiek wartość, ponieważ wartość opiera o czynniki zewnętrzne. To błąd i prosta droga do mentalnego niewolnictwa. Dlatego, że jeżeli umieścisz swoją wartość poza sobą, to tym samym oddajesz nad nią kontrolę innym, ich uznaniowości. Wspomniany wcześniej przykład reklam. Jeżeli uwierzysz, że twoja wartość jako osoby wynika z tego, że masz najnowszego smartfona lub jakiekolwiek inne dobro materialne, to już jesteś niewolnikiem, bo w pogoni za swoją wysoką wartością, a bardziej precyzyjnie wysoką samooceną, będziesz kupował coraz to nowe gadżety, których obiektywnie najprawdopodobniej nie potrzebujesz i zwiększasz w ten sposób cudzą siłę, a nie swoją. Zdrowe poczucie własnej wartości to fundamentalna sprawa w relacjach z kobietami, a nawet szerzej, ze wszystkimi ludźmi. Dlatego, że jeżeli poczujesz i uwierzysz, że masz wartość, a masz, bo jesteś człowiekiem, masz duszę i masz w sobie boską cząstkę, to już nie będziesz taki skłonny oddawać swojej wartości w nieopłacalnym interesie. Nie miej złudzeń. Związek to pewnego rodzaju interes. W kolejnych odcinkach wyjaśnię transakcyjną istotę związków. Zwróć uwagę, że kobiety bardzo często mówią, że należy im się szacunek i jako argument podają sam fakt, że są kobietami, że mają gruczoł mlekowy, potocznie zwany cyckami i dlatego facet powinien je szanować. Faceci nadają tym gruczołom często przesadną wartość, bo tak każe nam biologia, a dokładnie nasz mózg. Katowicki dworzec, może klimat nadbałtycki. Boże się to się nigdy nie znudzi niczym cycki. Nazywa się to zauroczeniem, pociągiem, pożądaniem lub popędem płciowym. Dzieje się tak, jeśli nie masz świadomości tego, bo to powoduje, że nawet tego nie zauważysz. Dlatego musisz wiedzieć. Twój szacunek to coś bardzo cennego, więc nie rozdawaj go za darmo. Szacunek innych zdobywa się, a nie dostaje za darmo. Chociażby dlatego, że ludzie nie szanują tego, co przyszło im bez wysiłku, bo jeśli było łatwo, to nie było wartościowe. Chciałbym, żeby wszyscy szanowali siebie i innych, ale niestety na tym świecie obecnie nie takie są zasady gry. Warto rozróżnić dwie z pozoru bardzo podobne rzeczy: szacunek i bycie kulturalnym wobec innych. To, że ktoś mówi ci dzień dobry i do widzenia oraz nie używa przekleństw, nie znaczy jeszcze, że cię szanuje. Często słyszałem ze strony dziewczyn, że ich nie szanuje, a odnosiłem się do nich grzecznie i kulturalnie. Dziwnym trafem zorientowałem się, że to była jedna z wielu manipulacji, ponieważ gdy ktoś mówi, że go nie szanujesz, to najczęściej ma na myśli, że nie robisz tak jak on chce, że działasz w swoim interesie. Nawet nie chodzi o to, że świadomie działasz przeciwko innej osobie. Po prostu nie wypełniasz jej interesu, tylko swój. I następuje konflikt interesów. A ponieważ najczęściej brak jest szczerości, to nie ma szans na znalezienie kompromisu. Zamiast tego jest siłowanie się i tak zwane przeciąganie liny. Właśnie wtedy najczęściej usłyszysz, że nie szanujesz. To nic innego jak manipulacja słowna, która ma na celu wywołanie w tobie poczucia winy. Mechanizm tłumaczyłem już w odcinku o emocjach. Z punktu widzenia Red Pill warto też szanować siebie, ponieważ kobiety nie pragną mężczyzn, których nie szanują. Kropka. Takie są zasady gry. Sprawdziłem to w praktyce. A nie będą cię szanowały, jeśli ty sam nie będziesz szanował siebie. Bez swoich granic, bez swoich zasad pozwolisz wejść sobie na głowę, a skutki tego będą najczęściej opłakane. Słyszałeś powiedzenie: dasz palec, a weźmie całą rękę? Właśnie dlatego musisz mieć swoje zasady. Chyba, że chcesz zostać bez ręki. Mam do niej zaufanie. Dawno temu ja też zaufałem pewnej kobiecie. Wtedy dałbym sobie za nią rękę uciąć, wiesz co? I teraz kurwa nie miał ręki. W momencie, w którym zrozumiesz, jak ważny jest szacunek do samego siebie, dużo łatwiej będziesz przechodził niektóre shit testy. To dlatego, że automatycznie nie będziesz tolerował niewdzięcznych sytuacji,
w jakich postawi cię nie jedna kobieta. A gdy na dodatek poznasz prawdziwą cenę seksu, to dużo łatwiej będzie ci po prostu odwrócić się napięcie i odejść. A to oznaka wartości. Wiele lat temu w Teleekspresie widziałem króciutki materiał o nauczycielu szkolnym. Postawny brunet około 40. W przebitce pokazane były zdjęcia z sali podczas treningu karate. Nie pamiętam, o czym był ten materiał, ale zapamiętałem jedno zdanie. Jeżeli cię nie szanują za to, kim jesteś, to niech cię szanują dlatego, że się ciebie boją. To zdanie w jakiś niezrozumiały, magiczny sposób poruszyło mnie. Szkoda, że wtedy nie zrozumiałem jego znaczenia, zaoszczędziłbym jakieś 20 lat. Dlatego musisz wiedzieć. Szanuj siebie i wymagaj od życia, bo życie będzie wymagało od ciebie. Gdy zaczniesz szanować siebie, wzrośnie twoja samoocena. Ale o tym w kolejnych odcinkach. Jeżeli jeszcze oglądasz, to temat musiał cię zainteresować. Jeśli tak było, udostępnij ten odcinek dla osoby, która nie szanuje siebie. Im może to pomóc, a dla mnie to zwiększenie zasięgu. Ciąg dalszy nastąpi.